jedna na 35 osób to ktoś, kto ma w dupie prawo. A mówimy tylko o tych, którzy dali się złapać. Więc pytanie nie powinno brzmieć, dlaczego tak jest teraz, tylko... Dasz sobie radę? Tak, tak. Hej, Dick. Wiszę ci, stary. Gdyby nie ty, już bym nie żył. Manny, nie wychylaj się. Nie wychylaj się, to cię nakarmi. A teraz zjeżdżaj sobie. Idzie. Hej, otwieraj! To ty! Dzięki Bogu i ojczyźnie. Żyje? Jest trochę pokiereszowany, ale żyje. Zdaje się, że paru włóczęgów chciało dowiedzieć się czegoś o twoim obozie. Ilu masz ludzi? Ile gnatów? Mam nadzieję, że im powiedział. Mamy tyle gnatów, ile trzeba. Oni nie mają tu już nic do gadania, co? Nie, chyba nie. Kiedy Manny wróci, powiedz mu, żeby się nie wychylał. Bez odbioru. Okej. Jest. Mam dzisiaj niezły towar. Baz. Jestem tu, jakbyś czegoś potrzebował. Do zobaczenia. Narka, chłopie. O nie, wyjedź. Stary tartak. Powinno pójść gładko, prawda? Muszę upewnić się, że mam dosyć pułapek, amunicji, mołotowów i wszystkiego, co uniosę. Dick? Tak, Ricky. Boozer wspominał, że wybierasz się do starego tartaku. Tak, a Boozer ma długi jęzor. Jest szefem ochrony, nie ma wyjścia, musi mnie informować. Ale pamiętasz, jak zabrałam cię do tartaku, prawda? I jak pokazałam ci hordę, która tam siedzi. Tak, pamiętam. Tę naprawdę wielką hordę, która tam mieszka, śpi i je. No przecież mówię, pamiętam. Słuchaj, Ricky, kiedy byłem w bojówce, oni, no my, stworzyliśmy takiego podrasowanego mołotowa. Podrasowanego mołotowa? Tak, coś jakby taki napalm. Tak czy siak, zaufaj mi, poradzę sobie. Potrzebujemy cię, Dick. Żywego. Nic mi nie będzie, okej? Okay? Nie musisz się już o mnie martwić, dobra? Wiem, co robię. Jesteś? Tak, Dick. Ja zapalam tylko kilka świeczek. Dobrze. No, w tym przypadku raczej wielkie mołotowy, ale no, wiesz, o co chodzi. Wiem, wiem. Bez odbioru.
brachu, kiedyś mnie wykończysz. Skąd chcesz wziąć kreozor? Po prostu lubisz jeździć tą śmieciarką. A żebyś, kurde, wiedział. A, widać. Uderzam do starego tartaku, jest tam parę zbiorników. Powinno być w nich trochę kreozotu. Do starego tartaku? Z tego, co mi wiadomo, jest tam horda. Wielka, parszywa horda. Tak się składa, że o tym wiem. Co jest? Życie ci niemiłe? Znaczy, nawet po tym, jak już znalazłeś swoją żonę? Dick, odbijemy ją. Buzman, nie, to nie tak. Słuchaj, dam sobie radę, tylko bądź gotowy. Odezwę się, jak będzie czysto, żebyś mógł przyjechać bez odbioru. Rozstawić pułapki!
Ja pierdzielę, Dick. Chyba przegapiłem najlepsze. No, słuchaj, Buz. Następnym razem ty tłuczesz świrusy. No jasne. Okej, okay, to może podjedź tam. Spoko się robi. Dobra, dosyć. Wracaj do obozu. Znajdę ci tam. Okej. Okay. A, i Buzmen. Jedź ostrożnie. A jak mam jechać? On przecież się nie wysadzę. Hej, Dick, jesteś tam? Hej, Ricky, co jest? No, bo wiesz, czeka mnie sporo roboty przy ciężarówce. Dam znać, jak będzie gotowa. Dziękuję, dziękuję. Poczekam na sygnał. Słuchaj, na pewno chcesz to zrobić? Oni tu dotrą, Ricky. Chyba, że my załatwimy ich wcześniej. Masz rację, rozumiem, bez odbioru. Chyba wszystko przygotowane. Aha. Ricky podpiła coś takiego do kierownicy. Podjedziemy prosto pod drzwi, siup i papa bojówko. Okej, okay, a ty na serio chcesz jechać? Ja tylko mówię, że to kawał drogi dla gościa bez łapy. Dupek. Buzer, wiesz tak samo jak ja, że to wycieczka w jedną stronę. Ta. No to nie będę musiał wracać. I pewnie, że chcę. O, jeszcze jedna sprawa. Tylko dwóch motorowców może odpierdolić taką akcję.